Upłynęło dni kilkanaście. Król siedział ciągle w widłach rzecznych i gońców na wszystkie strony rozsyłał do Fortec, do Komend, w kierunku Krakowa i Warszawy, z rozkazami, by mu wszyscy z pomocą spieszyli. Sprowadzano mu też Wisłą, Prowianty, ile można było, ale niedostatecznie. Po upływie dni dziesięciu poczęto konie jeść. A rozpacz ogarniała króla i generałów na myśl, co będzie, gdy rajtaria od koni odpadnie i gdy armat nie będzie w co zaprząć. Zewsząd też przychodziły wieści niepocieszne. Kraj cały tak gorzał wojną, jakby go kto smołą polał i zapalił. Mniejsze komendy, mniejsze prezydia nie mogły spieszyć na pomoc, bo nie mogły wychylać się z miast i z miasteczek. Litwa, trzymana dotąd żelazną ręką Pontusa de la Gardii, powstała jak jeden człowiek. Wielkopolska, która poddała się najpierwsza, najpierwsza też zrzuciła jarzmo i świeciła całej Rzeczpospolitej przykładem wytrwania, zawziętości, zapału. Partie szlacheckie i chłopskie rzucały się tam nie tylko na stojące po wsiach załogi, ale nawet na miasta. Próżno Szwedzi mścili się straszliwie nad krajem, próżno ucinali ręce schwytanym w niewolę jeńcom. puszczali z dymem wsie, wycinali w pień osady, wznosili szubienice – Sprowadzali tortury z Niemiec dla męczenia buntowników. Kto miał cierpieć, cierpiał. Kto miał ginąć, ginął. Lecz jeśli był szlachcicem, ginął z szablą. Jeśli chłopem, ginął z kosą w ręku. I lała się krew szwedzka po całej Wielkopolsce. Lud żył w lasach. Niewiasty nawet porywały za broń. Kary wywoływały tylko zemstę i tym większą zaciekłość. Kulesza, Krzysztof Rzegocki i wojewoda Podlaski uwijali się na kształt płomieni po kraju. A prócz nich wszystkie bory pełne były partyj. Pola leżały nieuprawne. Głód srogi rozwielmożnił się w kraju, lecz najbardziej skręcał wnętrzności Szwedów, bo ci w miastach za bramami zamkniętymi siedzieli i nie mogli wychylać się w pole. Aż wreszcie poczęło im braknąć tchu w piersiach. W Mazowszu było to samo. Tam lud kurpiowski w mrokach leśnych żyjący wychylił się z puszcz, poprzecinał drogi, przejmował żywność i gońców. Na Podlasiu rojna, drobna szlachta tysiącami ciągnęła do sapiechy lub na litwę. Lubelskie było w rękach konfederacji. Z Rusi dalekich szli tatarzy, a z nimi i zmuszeni do posłuszeństwa kozacy. Więc wszyscy byli już pewni, że jeśli nie za tydzień, to za miesiąc, jeśli nie za miesiąc, to za dwa owe widły rzeczne, w których stał król Karol Gustaw z główną armią szwedzką, zmienią się w jedną wielką mogiłę na sławę dla narodu, na straszną naukę dla tych, którzy by rzecz pospolitą napadać chcieli. Przewidywano już koniec wojny. Byli tacy, którzy mówili, że Karolowi jeden tylko ratunek pozostał: wykupić się i oddać Rzeczpospolitej inflanty szwedzkie. Lecz nagle polepszyły się losy Karola Gustawa i Szwedów. Dnia 20 marca poddał się Malborg, aż dotąd na próżno przez Steinboka oblegany. Silna i dzielna armia jego nie miała teraz nic do roboty i mogła pospieszyć na ratunek królowi. Z drugiej strony margraf Badeński, skończywszy zaciągi, z gotową siłą i nieutrudzonym jeszcze żołnierzem ruszył również ku widłom rzecznym. Obaj posuwali się naprzód, gromiąc pomniejsze kupy powstańcze, niszcząc, paląc, mordując. Po drodze zabierali prezydia szwedzkie, ściągali pomniejsze komendy i rośli w siłę jak rzeka rośnie tym bardziej im więcej strumieni w siebie przyjmuje. Wieści o upadku Malborga, o Steinbokowej armii i o pochodzie Margrabiego Badeńskiego doszły bardzo prędko do wideł rzecznych i strapiły serca polskie. Sztańbok był jeszcze daleko, ale Margrabia Badeński, idąc z piesznymi pochodami, mógł wkrótce nadejść i zmienić całą postać rzeczy pod Sandomierzem. Złożyli tedy wodzowie polscy radę, w której wzięli udział pan Czarniecki, pan Hetman Litewski, Michał Radziwił, krajczy koronny, pan Witowski, stary doświadczony żołnierz, i pan Lubomirski, który od pewnego czasu przykrzył sobie na zawiślu. Na radzie owej postanowiono, iż pan sapiecha z litewskim wojskiem pozostanie pilnować Karola, aby się z wideł nie wymknął. Zaś pan Czarniecki ruszy przeciw margrabiemu Badeńskiemu i spotka go, jako będzie mógł najprędzej, za czym, jeżeli mu Bóg wiktorię spuści, powróci po staremu króla oblegać. Rozkazy odpowiednie zostały natychmiast wydane. Nazajutrz zagrały trąbki wsiadanego tak cicho, że je ledwie usłyszano. Chciał bowiem Czarniecki odejść w tajemnicy przed Szwedami. Na dawnym obozowisku położyło się zaraz kilka luźnych partii szlacheckich i chłopskich. Ci porozpalali ogniska i huczeć poczęli, aby nieprzyjaciel myślał, iż nikt z Majdanu nie wyszedł. Zaś kasztanańskie chorągwie wymykały się jedna za drugą. Poszła więc naprzód Laudańska, która po prawie powinna była przy panu Sapierze pozostać, ale że Czarniecki bardzo się w niej rozkochał, więc mu Hetman nie chciał jej odbierać. Za Laudańską poszła Wąsowicza, lud wyborny, przez starego żołnierza prowadzony, któremu pół wieku we krwi rozlewie zeszło. Za czym poszła księcia Dmitra Wiśniowieckiego pod Szandarowskim, ta sama, która pod rudnikiem niezmierną chwałą się okryła. Za czym pana Witowskiego dragoni dwa regimenta, za czym dwie pana starosty Jaworowskiego, słynny Stapkowski w jednej porucznikował. Za czym kasztelańska własna, królewska pod Polanowskim i cała siła pana Lubomirskiego. Piechoty nie brano dla pośpiechu ni wozów, bo komunikiem iść mieli. Wszystkie razem stanęły pod zawadą w sile znacznej i ochocie wielkiej. Wówczas wjechał na przodek pan Czarniecki i, uszykowawszy je do pochodu, sam zatrzymał nieco konia i puszczał je mimo siebie tak, aby całą siłę dobrze obejrzeć. Koń pod nim prychał i łbem rzucał, a kiwał jakby chcąc witać przechodzące pułki. A samemu kasztelanowi serce rosło. Pięknyż też widok miał przed oczyma, jak okiem sięgnął fala koni, fala srogich lic żołnierskich, ruchem końskim kołysana, nad nimi trzecia jeszcze fala szabel i grotów, migotliwa i błyszcząca w porannym słońcu. Siła okrutna szła od nich, a tę siłę czuł w sobie pan Kasztelan, bo już nie była to lada jaka zbieranina wolentarska, ale lud na kowadle wojennym wykuty, sprawny, ćwiczony i w bitwie tak jadowity, że żadna w świecie jazda zdzierżyć mu w równej sile nie mogła. Więc pan Czarniecki uczuł w tej chwili, że na pewno, że bez żadnej wątpliwości z tymi ludźmi rozniesie na szablach i kopytach wojsko Margrabiego Badeńskiego. I owo przeczuwane zwycięstwo rozpromieniło mu tak oblicze, że blask bił od niego na półki. Z Bogiem! Po wiktorie! zakrzyknął wreszcie. Z Bogiem! Pobijem! odpowiedziały mu potężne głosy. I okrzyk ów przeleciał przez wszystkie chorągwie, jak głuchy grzmot przez chmury. Czarniecki wspiął konia, by dognać idącą w przodku laudańską. I poszli. Szli zaś nie jak ludzie, ale jak stado ptaków drapieżnych, które, zwietrzywszy bój w oddali, lecą z wichrem na prześcigi. Nigdy, nawet między Tatarami w stepie, nikt nie słyszał o takim pochodzie. Żołnierz spał w kulbace, jadł i pił, nie zsiadając. Konie karmiono z ręki. Rzeki, bory, wsie, miasta zostawały za nimi. Ledwie po wsiach wypadli chłopi z chałup patrzeć na wojsko, już wojsko nikło w oddali za tumanami kurzawy. Szli dzień i noc, tyle tylko wypoczywając, aby koni nie wygubić. Wreszcie pod kozienicami wpadli na ośm chorągwi szwedzkich pod wodzą Torneskilda. Laudańska, idąca w przodku, pierwsza dojrzała nieprzyjaciela i, nie odetchnąwszy nawet, natychmiast skoczyła ku niemu w dym. Drugi poszedł Szandarowski, trzeci Wąsowicz, czwarty Stapkowski. Szwedzi, mając, że z jakimiś partiami mają do czynienia, stawili w otwartym polu czoło i w dwie godziny później. Nie pozostała jedna żywa dusza, która by mogła do Margrabiego dobiec i krzyknąć, że to Czarniecki idzie. Po prostu rozniesiono na szablach owe ośm chorągwi, świadka klęski nie zostawując. Po czym ruszyli, jakby kto sierpem rzucił ku Magnuszewu. Szpiegowie bowiem dali znać, iż Margrabia Badeński z całym wojskiem w warce się znajduje. Pan Wołodyjowski został wysłany na noc z podjazdem, aby dał znać, jak wojsko rozłożone i jaka jego siła. Bardzo na ową ekspedycję narzekał pan zagłoba, albowiem nawet przesławny Wiśniowiecki nigdy takich pochodów nie odbywał. Żalił się też stary towarzysz, lecz wolał iść z Wołodyjowskim niż przy wojsku zostawać. Złoty był pod sandomierzem czas, mówił przeciągając się w kulbacę. Człek jadł, spał i na oblężonych Szwedów zdala spoglądał. A teraz nie ma kiedy i manierki do gęby przyłożyć. Znam ja sztukę wojenną antiquorum. Wielkiego Pompejusza i Cezara, ale pan Czarniecki nową modę wymyśla. Przeciw wszelkiej jest to regule trząść brzuch przez tyle dni i nocy. Z głodu już imaginacja rebelizować we mnie poczyna i ciągle mi się zdaje, że gwiazdy to kasza, a księżyc sperka. Na psa taka wojna. Jak mi Bóg miły, tak z głodu chce się własnemu koniowi uszy obgryźć. Jutro da Bóg wypoczniem po Szwedach. Wolę już Szwedów niż taką mitręgę. Panie, panie, kiedy ty dasz spokój tej rzecz pospolitej, a staremu zagłobie ciepły przypiecek i piwo grzane? Niech byj bez śmietany. Kołataj się, stary nasz szkapie, kołataj, póki się do śmierci nie dokołatasz. Nie ma tam który tabaki? Możową senność nozdrzami wyparsknę. Księżyc mi w samą gębę tak świeci, aż do brzucha zagląda... A nie wiem, czego tam szuka, bo nic nie znajdzie. Na psa taka wojna powtarzam. Skoro, wuj, myślisz, że księżyc sperka, to go, wuj, zjedz, rzekł Roch. Gdybym ciebie zjadł, mógłbym powiedzieć, że wołowinę jadłem. Ale boję się, bym po takiej pieczeni reszty dowcipu nie utracił. Jeśli ja wół, a wuj mój wuj, to wuj co? A ty, kpie, myślisz, że Altea dlatego porodziła głównie, że przy piecu siadała? A mnie co do tego? To do tego, że jeśliś wołem, to się naprzód o ojca swego dopytu nie o wuja. Bo Europę byk porwał, ale brat jej, który wypadł wujem jej potomstwu, był dlatego człowiekiem. Rozumiesz? Co prawda nie rozumiem, ale zjeść, to bym też co zjadł. A zjedz licha i daj mnie spać. Co tam, panie Michale, czemuśmy to stanęli? Warkę widać, rzekł Wołodyjowski. Ot, wieża kościelna błyszczy w miesiącu. A Magnuszew już żeśmy minęli? Magnuszew został na prawo. Dziwno mi, że po tej stronie rzeki żadnego podjazdu szwedzkiego nie masz. Pojedziem do tych chaszczów i postoim. Może nam Bóg spuści jakowego języka. To rzekłszy pan Michał wprowadził oddział do zarośli i ustawił o sto kroków po obu stronach drogi, przekazawszy, by cicho stali i cugle trzymali krótko, aby który koń nie zarżał. Czekać, rzekł. Posłuchamy, co się za rzeką dzieje, a może i co obaczym. Stanęli więc. Lecz długi czas nie było nic słychać, prócz słowików, które w pobliskim gaju olszynowym zaśpiewywały się na śmierć. Strudzeni żołnierze poczęli się kiwać w kulbakach. Pan Zagłoba położył się na szyi końskiej i zasnął głęboko. Nawet i konie drzemały. Upłynęła godzina. Nareszcie wprawne ucho Wołodyjowskiego dosłyszało coś podobnego do stąpania koni po twardej drodze. Czuj duch! rzekł do żołnierzy. Sam zaś wysunął się na brzeg chaszczów i spojrzał na drogę. Droga błyszczała w księżycu jak srebrna wstęga, ale nic nie było na niej widać. Odgłos kroków końskich zbliżał się jednak. Idą na pewno, rzekł Wołodyjowski. I wszyscy ściągnęli jeszcze krócej konie. Każdy zatamował oddech. Nie było słychać nic prócz kląskania słowików w Olszynie. Wtem na drodze ukazał się oddział szwedzki, złożony z trzydziestu jeźdźców. Szli z wolna i dość niedbale, nie w szeregu, ale rozwleczonym pasmem. Żołnierze jedni gawędzili ze sobą, drudzy pośpiewywali z cicha, bo ciepła noc majowa działała nawet na twarde dusze żołnierskie. Przeszli, nic nie podejrzewając, tak blisko od stojącego nieopodal brzegu pana Michała, że mógł zawietrzyć zapach koni i dym lulek, które rajtarowie palili. Na koniec znikli na zakręcie drogi. Wołodyjowski czekał jeszcze dość długo, aż tentent zginął w oddaleniu. Wówczas dopiero zjechał do oddziału i rzekł do panów skrzetuskich. Pognamy ich teraz jako gęsi do obozu pana kasztelana. Żaden nie powinien ujść, by nie dał znać. Jeśli potem pan Czarniecki nie pozwoli nam się najeść i wyspać, rzekł zagłoba, to mu podziękuję za służbę i wracam do sapia. U sapia, kiedy bitwa, to bitwa, ale kiedy fryszt, to i uczta. Żebyś miał cztery gęby, wszystkim dałobyś funkcję przystojną. To mi wódź. I prawdę rzekłszy, powiedz mi, po kiego diabła nie służymy u Sapia, gdy ta chorągiew sprawa mu przynależy. Ojciec, nie bluźnij przeciwko największemu wojennikowi w Rzeczpospolitej, rzekł Jan Skrzetuski. Nie ja bluźnię, jeno moje kiszki, na których głód gra jak na skrzypkach. Potańcują przy nich Szwedzi, przerwał Wołodyjowski. A teraz, mości panowie, jedźmy żywo. Przy onej karczmie w lesie, którąśmy w tę stronę jadąc minęli, chciałbym właśnie na nich nastąpić. I poprowadził oddział szybciej, ale niezbyt szybko. Wjechali w las gęsty, w którym ogarnęła ich ciemność. Karczma ta była o kilkanaście stajań. Zbliżywszy się do niej, szli znów noga za nogą, by zbyt wcześnie alarmu nie dawać. Gdy byli nie więcej już jak na strzał armatni, doszedł ich gwar ludzki. Są i hałasują, rzekł Wołodyjowski. Szwedzi istotnie zatrzymali się przy karczmie, szukając jakiej żywej duszy, od której mogliby zasięgnąć języka. Lecz karczma była pusta. Jedni tedy przetrząsali główną budowę, inni szukali w oborze, w chlewach, inni podnosili snopki w dachach. Połowa stała na Majdanie, trzymając konie tym, którzy szukali. Oddział Wołodyjowskiego zbliżył się na kroków sto i począł tatarskim półksiężycem otaczać karczmę. Stojący na Majdanie słyszeli doskonale, a w końcu widzieli ludzi i konie. Lecz że w lesie było ciemno, nie mogli poznać, co to za wojsko. Nie alarmowali się zaś bynajmniej, ani przypuszczając, by z tamtej strony mógł jakikolwiek inny niż szwedzki oddział zajeżdżać. Dopiero ów ruch półksiężycowy zdziwił i zaniepokoił ich. Ozwały się zaraz wołania na tych, którzy byli w budynkach. Nagle naokół karczmy rozległ się krzyk, „Ała! i huk kilku wystrzałów. W jednej chwili ciemne tłumy żołnierzy pojawiły się, jakby z ziemi wyrosły. Uczynił się zamęt i szczękanie szablami, klątwy, stłumione krzyki, lecz wszystko nie trwało dłużej nad dwa pacierze. Po czym na Majdanie przed karczmą zostało kilka ciał ludzkich i końskich, oddział zaś Wołodyjowskiego ruszył dalej, prowadząc ze sobą dwudziestu pięciu jeńców. Szli teraz w skok, poganiając płazami szabel rajtarskie konie i skoro świt, doszli do Magnuszewa. W obozie Czarnieckiego nikt nie spał. Wszyscy byli w pogotowiu. Sam Kasztelan wyszedł przeciw podjazdowi, wspierając się na obuszku, wychudzony i blady z bezsenności. Co tam? spytał Wołodyjowskiego. Siła masz języka? Jest dwudziestu pięciu jeńców. A ilu uszło? Nek, nuntius, kladis. Wszyscy ogarnięci. Ciebie je wysyłać. choćby do piekła, żołnierzyku. Dobrze. Wziąć ich zaraz na pytki. Sam będę indagował. — To rzekłszy kasztelan zwrócił z miejsca, a odchodząc rzekł, a być w gotowości, bo może nie mieszkając, ruszymy na nieprzyjaciela. Jak to? rzekł zagłoba. Cicho waść odpowiedział Wołodyjowski. Szwedzcy jeńcy bez przypiekania w mig zeznali, co było im wiadomo o siłach margrabiego Badeńskiego, o ilości armat, piechoty i jazdy. Zadumał się tedy nieco pan kasztelan, bo się dowiedział, że wprawdzie jest to nowozaciężna armia, ale złożona z samych starych żołnierzy, którzy w Bóg wie ilu wojnach brali udział. Było też siła między nimi Niemców i znaczny oddział dragoni Francuskiej. Cała siła przewyższała o kilkaset głów wojsko polskie. Lecz natomiast pokazało się z zeznań, że margrabia ani przypuszczał nawet, iżby Czarniecki był tak blisko. I wierzył, iż Polacy całą siłą oblegają króla pod Sandomierzem. Ledwie to usłyszał Kasztelan, gdy zerwał się z miejsca i zakrzyknął na swego dworzanina. Witowski, każ trąbić przez Munsztuk, by na koń siadano. W pół godziny później wojsko ruszyło i szło świeżym rankiem majowym przez lasy i pola rosą okryte. W końcu warka, a raczej jej zgliszcza, bo miasto przed sześciu laty spłonęło było niemal ze szczętem, ukazały się na widnokręgu. Wojska czarnieckiego szły po otwartej płaszczyźnie, więc długo się przed okiem szwedzkim ukrywać nie mogły. Jakoż dostrzeżono je, ale margrabia mniemał, iż to są rozmaite partie, które połączone w znaczną kupę chcą alarmować obóz. Dopiero gdy coraz nowe chorągwie idące rysią ukazywały się z lasu, powstał ruch gorączkowy w szwedzkim obozie. Z pola widziano mniejsze oddziały Rajtarii i pojedynczych oficerów przebiegających między pułkami. Barwna szwedzka piechota poczęła wysypywać się na środek równiny. Pułki formowały się jeden za drugim w oczach polskich żołnierzy i stawały rojnie, na kształt kraśnych stad ptactwa. Nad głowami ich podnosiły się ku słońcu czworoboki potężnych dzijit, którymi piechurowie zasłaniali się przed impetem jazdy. Na koniec ujrzano tłumy jazdy szwedzkiej pancernej, biegnące kłusem na skrzydła, zataczano i odprzodkowywano na gwałt armaty. Wszystkie przygotowania, cały ten ruch widać było jak na dłoni, bo wstało słońce jasne, przepyszne i rozświeciło całą krainę.